Witam serdecznie, nazywam się Kamil, jestem instruktorem w firmie Szkoltex. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię filmików na temat przygotowania do egzaminu praktycznego, czyli OTC wózka widłowego, nazywanego wózkiem jezdniowym podnośnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia. W serii filmów omówimy poszczególne pytania, które zadawane są przy egzaminie praktycznym na wózki jezdniowe. Pierwszym pytaniem na egzaminie praktycznym z obsługi technicznej codziennej wózka jezdniowego jest sprawdzenie dokumentacji pod kątem możliwości eksploatacji urządzenia. Do tego posłuży nam księga rewizyjna wózka. Jeżeli dostaniecie takie pytanie, będziecie musieli odnaleźć w dokumentacji urządzenia trzy najważniejsze dokumenty, czyli decyzję potwierdzającą sprawność urządzenia, protokół z badania technicznego oraz dziennik konserwacji z aktualnym wpisem konserwatora. Na potrzeby filmu przygotowaliśmy najważniejsze dokumenty, które musicie sprawdzić i dodatkowo omówić podczas zadanego pytania. Pierwszym dokumentem jest protokół z badania technicznego, na którym znajdziecie parametry wózka jezdniowego. Najważniejszymi parametrami są numer ewidencyjny urządzenia, numer fabryczny. Numer ewidencyjny urządzenia należy porównać z numerem, który znajdziemy na tabliczce znamionowej wózka jezdniowego. Następnie warto też sprawdzić, jaki jest wynik badania. W tym przypadku mamy tutaj wynik pozytywny. No i oczywiście na samym dole znajdziemy też termin następnego badania oraz podpis inspektora oraz osoby upoważnionej przez eksploatującego urządzenie. Kolejnym dokumentem będzie decyzja. Na decyzji znajdziemy oczywiście, na jakiej podstawie została ona wydana, czyli tutaj protokół z dnia oraz na jakie urządzenie została wydana. Podane są tutaj też oczywiście parametry urządzenia, czyli numer fabryczny oraz numer ewidencyjny, data wydania decyzji oraz czy decyzja zezwala na eksploatację tego urządzenia. Poniżej również znajdziemy podpis inspektora z Urzędu Dozoru Technicznego. I ostatnim dokumentem, który musicie sprawdzić, jest dziennik konserwacji wózka jezdniowego. W dzienniku konserwacji należy odszukać ostatni aktualny wpis konserwatora. Konserwację w urządzeniach technicznych wykonujemy co 30 dni lub zgodnie z instrukcją urządzenia. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Zapraszamy na kolejny odcinek niebawem. Do zobaczenia.